Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Kończymy już nasz pobyt u Rainera Pittmana. Teraz już definitywnie tam kolega Zbyszek. Zobaczmy, przy samochodzie ładuje te gołębie, które pewnie nie widać. On zakupił, ale my tutaj też korzystamy z okazji. I tutaj Rainer Pittman przygotował 30 gołębi. Co ciekawe, to są gołębie, które są z gołębi lotowych, które tutaj w tym roku pozwoliły mu zdobyć bardzo wysokie tytuły. Między innymi 21 miejsce w Niemczech, tak? Tak jest. W generalnym tym mistrzostwie. I co jeszcze? Jakie tytuły te? Über die Jungtiere, ja, sie kommen also auch aus unserem besten Reisetaum in diesem Jahr. Wir haben die extra beringt auch von 1 bis 28 durchgehend. So ist, sind die kompletten Tauben eben aus den besten Reisetauben. To są nasze gołąbki, które wywodzą się z najlepszych gołębi lotowych, które zdobyły w tym roku mistrza oddziału, mistrza okręgu. W każdej kategorii pierwsze miejsce mamy. Są to powodowce, które osiągnęły 21 miejsce w Niemczech. I co ciekawe, powiem, że robiliśmy zdjęcia, one mają bardzo charakterystyczne numery, gdyż wiadomo, jest oddział DV0516 i są od 1 do numeru 20, bodajże 8 albo 9. Uzupełniliśmy tutaj liczbę 30 gołębi dwoma gołębiami starszymi trochę, jednym z 2015 roku, a drugim z 2014 roku. Natomiast 28 gołębi młodych mają nawet po sobie następujące obrączki od 1 do 28 albo 29, sam jakiś jest chyba brakujący. I zobaczmy, to są gołębie, przed chwilą zakończyliśmy robić zdjęcia, to wiem, że są dwa połowe. Co ciekawe, jest szpak, to może go pokażmy. Szpak jest, tak. Jego ojciec był najszybszym gołębiem u nas w dziele. I ma specyficzny numer, bo ma numer 1. Jedyneczka, tak. I nawet pierwszego go robiliśmy. Pierwszego robiliśmy, zgadza się. Das ist wichtig, eben, dass sie von wirklich von 1 bis 28 bringt sind, sodass also nicht irgendwie was aussortiert worden. Jest to gołębie wyszukane, po prostu wyszukowaliśmy od 1 do 28, dlatego że wszyscy mieli pewne, że to są gołębie z najlepszej półki. Tak. Nie są przebrane. Tutaj mamy właśnie jeszcze takiego gołębia o numerze 2 bodajże. Też nie pamiętam, czy go znajdziesz, ale tutaj kolega z Zbyszek go też oglądał. No ale już ma dość. Mamy dwa już tutaj. Tak, to jest o ten numer 2, to jest chyba samiczka, będzie niebieska, tak? Tak, to jest gnieździe od tego szymla. Od tego szymla? Tak. Tak, czyli z tej samej linii widzimy, a po czym dokładnie to jest, nie wiesz? Z tego 520 jest naszego szpaka i on pochodzi z Biskibara i matka pochodzi z Hetmiraka, córka Hetmiraka. Kogo? Córka Hetmiraka. Hetmiraka. Tak. Mhm. Dobrze. Także, a te połowy z czego to są? Z prangego jakich gołębi? Połowy to są, to jest jego ojciec miał 11 konkursów w tym roku. A mamatka pochodzi z, też z linii z czerwonego 345 u nas, to jest z linii Bragi 1001. Sie treffen 5 Punkte aus 1001 mit 1000 Rückteil mit der Fahrrakete. Und die 345 mit der Tochter Hariken, die sind auch unter anderem, wenn man im letzten Jahr den ersten Gewinner von Sun City in Südafrika anschaut. Ist der, ich glaube, ein Kind von dem 345 mit der Tochter Hariken, ist, glaube ich, Großmutter davon. Also, von dem Million Dollar Race. Babcia do tego gołąbka wygrała na. Nie, jest również matko do gołąbka, który na wspólnym gumniku w Afryce gdzieś tam wygrał nagrodę główną. Tutaj mamy właśnie te. Większość to są, tak jak tutaj widzimy, gołębie niebieskie, nakrapiane. Z Halikana na pewno coś tyle jest. Bardzo dużo nie jest Halikana, super domena. Wunder von Brabant. To krótko mówiąc, te wszystkie czołowe linie, które tutaj się sprawdzają. Także jeszcze raz gratulujemy koledze Rainerowi, życzymy powodzenia i do zobaczenia na aukcjach, kiedy będziemy te gołębie sprzedawać. Wszelkie informacje o tych gołębiach będzie można u nas nabyć pod telefonem, doinformować się kolegi na niemieckim numerze od Kamila. I w Polsce też, jak się chyba podamy numer, to będzie najprawdopodobniej od Jerzego ktoś tam, bo Jerzy, ksiądz Jerzy bardzo dobrze zna te gołębie i z reguły zresztą dużo transakcji w ogóle prowadziliśmy przez właśnie dzięki uprzejmości spółki Kostosz Żukiewicz. Także dziękujemy, do zobaczenia i zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w tej licytacji. Do zobaczenia, dobry lot.